Dzień dobry, witam wszystkie znaki trygonu ognia na moim kanale Barany Lwy Strzelce i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. I zaczynamy oczywiście od barana. Moje drogie barany, zaczynamy od Was. Pięć kielichów. Często wychodzi ta kompilacja. I ona dla mnie oznacza, żeby nie skupiać się na tym, czego już nie ma, tylko próbować odbudować to, co cały czas jest w zakresie naszego zainteresowania i jest dla nas nadal ważne. Z emocjonalnego punktu widzenia też. Tak rzeczowo podchodzić do spraw, słuchajcie. Pięć mieczy, walka o swoje, ale z zachowaniem równowagi. Tutaj w piątce mieczy mamy po prostu potrzebę wywalczenia tego, co się nam należy, przepraszam. Chcemy iść po to i jakby tu jest często komunikacja, która może być nawet momentami ostra, dlatego dobrze, że się pojawia dwójka mieczy. Nie dwójka mieczy, tylko przepraszam, dwie monety, bo to jest chęć do tego, żeby gdzieś tam zachować spokój, pomimo jakichś tam zmieniających się okoliczności, ok? Starać się ustalić priorytety. A co z zewnątrz? Rycerz kielichów, 8 monet, 7 mieczy, 9 mieczy. Słuchajcie, no z zewnątrz, no ktokolwiek tutaj próbował wyjść z jakąś inicjatywą pracowania nad relacją z Wami, okazywania Wam jakichś uczuć albo jakiejś sympatii, to robił to w sposób niejednoznaczny moralnie i tam był wokół tego jakieś zamieszanie takie było. I dokładnie, są ograniczenia jakieś, okej? Okay? No po prostu, to może nie być ten moment, może trzeba troszeczkę poczekać. Ta sytuacja już wcześniej mogła Was troszkę obciążyć. Tu mamy 10 buław, to jest to, w którym mamy serdecznie dosyć tej sytuacji i wszystkiego tego, co się wokół nas dzieje, z jakiegoś powodu, ponieważ mamy wrażenie, że to jest cyrk generalnie, albo jakieś takie po prostu niesłużące niczemu działania i mamy tego dosyć i zrzucamy z siebie, tak? Zrzucamy, nie chcemy tego. I tu jest trochę taka sytuacja. Ale tu mamy też dużo, słuchajcie, dobrych emocji z zewnątrz, mimo tych siódemki mieczy, powiedziałam, ja doprecyzuję dla Was, moje drogie barany, więc też tak może troszkę delikatnie w tej piątce mieczy tutaj. W piątce mieczy mamy tu taką komunikację bardzo wprost i tak do końca, ponieważ ktoś może, tutaj zobaczcie, wiem dlaczego już, ktoś może Wam wskazać, może nie wskazać, ktoś może Wam okazać sympatię, uczucia, adorować Was, ale robi to teoretycznie w energii siedmiu mieczy, czyli tak nie wiadomo właściwie o co chodzi. Czy on mi pomaga, czy on mi przeszkadza, czego chce ta osoba. I Wy reagujecie lub możecie zareagować na zbyt ostro. Co z kolei doprowadza do sytuacji, że ta osoba czuje się tym zmartwiona, zraniona, a u Was jest potrzeba zachowania spokoju. Ale ta cała, niezależnie od wszystkiego, ta cała sytuacja, trochę dziwna, uważam, może powodować, że czujecie się tym obciążone. Zobaczcie, rozczarowani, rozczarowane. Okay? I dlatego tak, a nie inaczej działacie. No tutaj karta świat jeszcze się pojawia, czyli spróbuj wyciągnąć wnioski, drogi baranie. Jeśli chcesz dać komuś szansę, daj komuś szansę, ale chodzi o to chyba, żeby jakby już to, co było, zostawić w przeszłości i nie budować niczego w ten sam sposób. Jakieś lekcje trzeba wyciągnąć. Jeśli nie, no to po prostu żyj swoim życiem, bo to też jest taka karta. Niezależnie od wszystkiego, co postanowisz, zrzuciłeś z siebie ten ciężar i tutaj mam radość, zadowolenie w energii karty świat, więc tego absolutnie Wam życzę. Uważajcie na siebie, pozdrawiam, ściskam. Do usłyszenia, a teraz zapraszam lwy. Moje drogie lwy, co u Was? As monet, szansa na kasę, o którą trzeba zawalczyć, moje drogie lwy. Ok, tu jest szansa, no czasami asmodent też oznacza realne spotkania z kimś, ale to też trzeba zawalczyć z jakiegoś powodu, no to tak uważajcie na słowa, jak będziecie walczyć o tą szansę. W każdym razie pojawia się tutaj szansa realnego zbudowania, budowania czegoś, przepracowania, złapania jakiejś szansy na zarobienie pieniędzy, o którą trzeba zawalczyć, tylko ostrożnie ze słowami, koło fortuny, bardzo ładnie, które przynosi świat. Uda Wam się.
Cokolwiek sobie postanowicie, uda Wam się. Jest wielka asertywność, jest wielka siła do tego, żeby złapać to, co w Waszym odczuciu Wam się należy i koniec, kropka, bez dyskusji. I to w ogóle jakby po prostu miało być. Koło fortuny zazwyczaj mówi o sytuacjach, o spotkaniu ludzi, o nas samych w danym momencie naszego życia, w którym po prostu mieliśmy się znaleźć, tak? Koło fortuny może też jakby być energią, w której Wy nakręcacie jakąś szansę finansową, zawodową dla siebie. I sprawy zaczynają się rozwijać korzystnie, rozwijać pozytywnie, tak? I o tym mówi świat, że udało mi się i teraz idę dalej. Super. A co z zewnątrz? Okej, z zewnątrz w zasadzie, a jaka rada? Trzy buławy, czyli dobra rada, może zacznę od rady, moje drogie lwy, bo ta rada pięknie tutaj mi koresponduje z tym, co powiedziałam wcześniej. Czegokolwiek nie złapaliście ostatnio, jakiejkolwiek szansy nie złapaliście ostatnio, te trzy buławy mówią: koordynuj sprawy, aby te rozstrzygnięcia, których naprawdę pragniesz, do Ciebie jakby wróciły. Nie zostawiaj spraw, żeby tak po prostu działy się tak sobie. Nie. Jeśli Ci na czymś naprawdę zależy, to nie chodzi o to, żeby kontrolować w sposób niezdrowy, tylko żeby koordynować, sprawdzać, czy aby na pewno wszystko dzieje się tak, jak powinno. Tu mi przychodzi do głowy, nie wiem czemu, ufaj i sprawdzaj. Trochę to w sprzeczności powiedzenie jest, prawda? Ale czasami to zawodowo ma jakąś tam sens i moim zdaniem to czytanie dla Was jest zawodowe. Co z zewnątrz? Ktoś w ukryciu, potajemnie albo... no nie wiem, jakoś tak w sposób niezbyt oczywisty może Wam zaproponować tę możliwość, tę współpracę, tą monetę ogromną, czymkolwiek ona dla Was jest, prawda? Bo dla każdego z Was będzie czymś innym. I Wy może chcecie doprecyzować szczegóły tej propozycji, stąd piątka monet. Jeśli tak, to tylko proszę, uważajcie na słowa, bo piątka monet, piątka mieczy, proszę, naprawdę jest czasami tak, idziemy na noże prawie już. I później mamy królową buław i 8 mieczy. I to jest takie dla mnie sprzeczne. Trzeba nad tym będzie albo się pochylić, albo właśnie koordynować tutaj, żeby coś, na czym Wam zależy, dotarło do Was bezpiecznie, bo to jest osoba raczej, która generalnie wierzy w siebie, jest bardzo charyzmatyczna, nie chce tracić energii, absolutnie działa z myślą o sobie, ma wiele do zaproponowania, jest inspirująca, ale są jakieś ograniczenia, strach lub lęk związany z tą sytuacją po stronie tej osoby. No więc spróbuję Wam to doprecyzować. No więc pytanie, z czego wynika lęk? Jeśli lęk wynika z tego, że tutaj przygrzmociliście jakimś tekstem w energii, będąc w energii pięciu mieczy, no to może tak, może być lęk. Zaraz zobaczymy. Jedna karta, która może nam coś podpowie więcej. Gwiazda. Okej, to jest osoba, która albo jest jakiś stres, bo wynikający w ogóle z innych sytuacji, z innych okoliczności i teraz jest na etapie łapania równowagi, trochę naprawiania czegoś, uzdrawiania jakiejś sytuacji, tak? Oczyszczania się też z jakichś takich, powiedzmy sobie, niezbyt budujących myśli, tak bym powiedziała. Także, moje drogie lwy, wszystkiego dobrego, macie piękne karty, to najważniejsze, uważajcie na siebie, pozdrawiam, ściskam, trzymam kciuki i co? I zapraszam strzelce. Moje drogie strzelce, a co dla Was? Sześć buław. Koło fortuny, siła i trzy monety. Piękna energia, moje drogie strzelce, energia bycia dumnym z siebie, wskrzeszenia, czy też może inaczej, nadania tempa, jakimś zdarzeniom, jakimś wydarzeniom dzięki Waszej sile ogromnej psychicznej, dzięki Waszej cierpliwości, nieustępliwości. To może być również zawodowe. Tutaj może być jakaś umowa, nowa propozycja, coś, co ewidentnie jest fajne i warto było się nad tym zastanowić, słuchajcie, z uwagi na to, że to powoduje, że jesteśmy częścią całego zespołu, możemy się wiele od siebie razem nauczyć bardzo ładnie. A co z zewnątrz? Król Mon, rycerz mieczy, 7 monet, słońce, super, i
rycerz monet jako rada, czyli pomalutku, z niczym się nie spieszcie, moje drogie strzelce. Wszystko sobie na spokojnie rozważcie, tak? Bo w rycerzu monet to trochę nie jest wasza energia, ale widocznie tego może ktoś tego będzie potrzebował najbliższe 48 godzin. To jest energia, w której mamy po prostu pewne rzeczy połapane, przemyślane, tak? I to jest jakoś tam ułożone, plan działania jest jakoś ułożony. Z zewnątrz, słuchajcie, rycerz mieczy przy królu monet, to jeśli ktoś się z wami kłóci o coś, to wy się od tego odwracacie. I dobrze. Później mamy siódemkę mieczy przy karcie słońce, więc jeśli to jest jakaś nowa możliwość zawodowa, może nowa możliwość w ogóle zmiany życia, bo koło fortuny nie mówi tylko o pieniądzach, ono mówi w ogóle o zmianach w życiu, które następują i które my czujemy, że taki shift się zbliża, to na ostateczny wynik z jakiegoś powodu trzeba będzie poczekać. Ok? Jeśli to wy, nie wiem, zajęci byliście jakimiś swoimi sprawami, a ktoś na was czekał, to jakiegoś rodzaju działanie z waszej strony w kierunku tej osoby sprawi tej osobie radość. Słońce z zewnątrz, mój drogi strzelcu, oznacza również, że masz dużo przychylności w zasadzie w swoim otoczeniu, wśród najbliższych, wśród sytuacji, fajne sytuacje. Także cóż mogę powiedzieć, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam, bardzo dziękuję i do usłyszenia.